Witajcie, witajcie w czempionowej serii z Apex Legends, czyli moje najładniejsze czempiony w tej właśnie grze. Dzisiaj będzie powtórka z rozgrywki, to będzie drugi czempion, którego wrzucam, którego udało mi się zrobić całkowicie w pojedynkę. Tutaj wylądowaliśmy w dość ciężkiej lokacji, mało broni, mało amunicji. Pierwszy teammate odłączył się po około 1,5 minuty, drugi po 4 minutach. Bardzo chciałem go jeszcze odratować, ale zobaczycie za chwilę w filmie, że nie miałem kompletnie amunicji ani środków, żeby wejść i spróbować go uratować, więc niestety tutaj po prostu się nie udało. Zostałem sam, musiałem walczyć do końca. Zobaczcie, jak w sumie w pojedynkę udało mi się zrobić 3 kille. Kiedy ścigają cię koszmary, nic cię już nie przeraża. Okej. Kiedy ścigają cię... Szykujcie się na śmierć! Ruszam na tę pozycję. Atakuję wroga. Trafili mnie. Pułapka zastawiona. Wkrótce zbierzemy dane. Strzela do nas jeszcze jeden oddział. Rozstawiam pułapkę gazową. Wróg w pobliżu. Zaczyna się walka. Wróg powalony. Chodźmy w tym kierunku. Zostaliśmy sami. Musimy sobie pomagać. Przeładowuję. Kontakt z przeciwnikiem. Nowy lider zabójstw. Kontakt z celem. Uważajcie, mamy nowego lidera. To są zamknięte drzwi. Zobaczmy, co tam będzie. Przeciwnik na tamtej pozycji. Skanuję obszar. Pierścienia za minutę. Kolejni wrogowie załatwieni. Przeładowuję. Przeciwnik na tamtej. 45 sekund. Pierścień nie jest blisko. Przeładowuję. Idealnie. Cały oddział załatwiony. Strzelam. Leci granat odłamkowy. Leci granat odłamkowy. Broń leczący aktywowany. Ładuję osłony. Potrzebuję lekkiej amunicji. No i powiem wam, że potem długo, długo nic się nie działo. Runda trwała prawie 19,5 minuty, czyli naprawdę bardzo długo. Biorąc pod uwagę, że praktycznie od początku byłem kompletnie sam, ten czas bardzo się dłużył. No i już niedługo zobaczycie sam finał. Powiem wam, że zagrałem strategicznie. Przede wszystkim nie wdawałem się w walki, starałem się unikać kontaktu z wrogami. Następnie ustawiłem się strategicznie w strefie, tak żeby mieć po prostu lepszą pozycję względem przeciwników. No, byłem sam, musiałem jakąś przewagę sobie zrobić. Tym bardziej, że po dźwiękach udało mi się namierzyć mniej więcej, z której strony trwa finałowa walka. I powiem wam, że już tych przeciwników widziałem. Już byłem gotów, broń przeładowana, gotów do strzału, do walki o ostateczny finał. Natomiast jak to się skończyło? Zobaczcie sami, myślę, że będziecie dość zaskoczeni. Tak więc do końca już bez komentarza. Dzięki za to, że oglądacie moje filmiki z Apex Legends. Zapraszam do aktywności w komentarzach, jeśli tą grę lubicie lub nie lubicie, to też napiszcie. Jeśli lubicie jakieś inne gry, na przykład Warzone czy nawet Fortnite, ja jestem bardzo tolerancyjny. To, że w coś nie gram, nie znaczy, że będę to hejtował. Ja taki nie jestem.
i mam nadzieję, że to doceniacie. Tak więc spodziewajcie się filmików niedługo kolejnych, ponieważ w tą grę cały czas gram i raczej nie zamierzam przestać. No i oglądajcie sobie do końca spokojnie, trzymajcie się. To tylko draśnięcie. Daleko do tego pierścienia. Zauważyłem go. Jestem pod ostrzałem. Ładuję osłony. Żegnam do życia. Uwaga. Wygląda na to, że jestem wewnątrz pierścienia. Zostały dwa wrogie oddziały. Rzut zaopatrzenia w drodze. To mój prezent urodzinowy. Uwaga, pierścień się zamyka. Wygląda na to, że jestem wewnątrz pierścienia. Runda piąta. Rusza licznik pierścienia. Całe szczęście, że jestem wewnątrz pierścienia. Zobaczmy, co tam będzie. Minuta do zamknięcia pierścienia. Pierścień całkiem niedaleko. Wygląda na to, że jestem wewnątrz pierścienia. Został jeden. Jesteście czempionami Apex.